Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, jestem Maciej i Kuga. Jesteśmy, dzień dobry. I witamy was w kolejnym rafcie. Tak. O, pałki. Tak. Dzisiaj wybieramy się na tutaj... Pałki. Do misia. Do misia, no nie wiem, czy tak do misia. Właśnie, poczekajcie, tu weźmy na spróbowanie, weźmy te jagódki. A możesz wsiąść. A masz jagódki? I jeszcze jedna bardzo ważna informacja, bo to też gdzieś mi się obiło o uszy w komentarzach. Jest pewien myk na rekina. Tak? Mianowicie, on się może dłużej respić, ale nie można z niego zebrać lotu. Aha. Bo jeżeli my zbierzemy z niego lot, to on od razu znika. A no jeżeli nie zbierzemy, to on troszkę dłużej do momentu nie zniknie i dopiero od momentu jego zniknięcia jakby startuje ten licznik z czasem, gdzie się następny zrespi. Całkiem mądre. Tak, więc to nam daje trochę czasu, więc tam ktoś w komentarzu, nie pamiętam kto, wybaczcie, bardzo dziękujemy za informację. Tak, dziękujemy i pozdrawiamy. Si. To co, my na Maćka czekamy, czy jednak do misia? Nie, jakby pójdziemy, to tutaj nie będzie atakować. No do misia! Także ja sobie jeszcze wezmę tylko może... O, rekinki, to sobie wezmę do jedzonka. Kurczaczki. I możemy lecieć. Ogólnie myśleliśmy, czy to ta pożyczka się nada. Tak, i ogólnie też myśleliśmy nad tym, znaczy... Wydaje mi się, że dwa odcinki spokojnie nam na tej całej wyspie zejdą, chyba że w sumie ja już trochę wiem co i jak, więc może się uwiniemy w półtora. Półtora? No nie wiem właśnie. Znaczy teoretycznie ja też sam pamiętam, ale... Natomiast wiem, że i tak będzie nas czekać bardzo dużo roboty, bo został wprowadzony następny jakby content, więc no na pewno jeszcze gdzieś tam się też wybierzemy. Ja w ogóle byłam sobą zadziwiona, że ja w tę grę gram już 11 godzin. O, ile? Może nie idźmy. 11. Ja mam przegrane 67. O. I że całkiem nie idziemy tam? Na razie pójdziemy tędy. Nie idziemy mu wsadzić? No to później, a bo to i tak będziemy... A ty zawsze tylko wsadzała. Albo chciałabym sprawdzić, nie? No. Róbmy to po kolei. Dobra, mamy Relay Station 2, Relay Station 4, 6 i Ranger Station. A na kebab to w którą stronę? To tam do niedźwiedzia. No. Może chodźmy pierw do Ranger Station, bo ja w sumie nie pamiętam, jak to tam... A będziemy też szukać dzwoneczka? Działało. No, bo jest chyba do osiągnięcia, nie? Tak. A ja nie mam, to ja chcę. Dobra. Ja Ranger Station tutaj. Ja chyba pamiętam mniej więcej, gdzie on był. On był na takim wzgórku. Tak, na wzgórku, no. Tutaj? Mhm. I on tak to dzwoniło, to trzeba nasłuchiwać. O, jest! No, to było gdzieś tak na środku. To jest środek? O, właśnie. No. O, słyszę, dzyń. Ale to jest rower. No bo to jest ten dzwonek, no. To jest to? Musimy znaleźć. No. No. Ktoś wziął. Masz Madzia? Nie, ja nawet nie dotknęłam, chyba że podeszła mi. A osiągnięcie ci wpadło jakieś? Tak. A, no i nic. Okay. Ja nie dotknęłam, może tylko dlatego, że podeszłam. To może, ja pamiętam, że tutaj też był jeszcze taki... Rzeczki takie różne. Takie, no trzeba będzie szukać, ale tu na spokojnie. Dobra, no pierwszy kierunek Ranger Station. Go, Power Rangers. O, i tutaj ogólnie pamiętam było chyba wejście, z którego ja zawsze wchodziłem. I tu powinny być jagody chyba. A miotki też będziemy zbierać? Wszystko nie? Zbieramy. A masz tak, do łapania? O, są jagody, no. Mam do łapania. A ja się chciałam zapytać, będzie nowe zwierzątko? A, te pożyczki. To te są. Co, Madzia? Nowe zwierzątko będzie poza misiem? Takie, żeby przytulić. Chyba nie. No. Nie, to tu już nic więcej nie ma. I te jagody są dla miśka. No, a nie te nie czerwone. Są. No. Jakie buty, Madzia? Już wracamy? Już, tu nic nie ma więcej. No po co ja tu po jagódki. Jesteśmy jagódki. Ja ogólnie z jagód, słuchajcie, to lubię czarne porzeczki. Ja lubię czarne porzeczki, czerwoną porzeczkę. Też czerwoną. Maliny. Malin nienawidzę, nie lubię truskawek, uwielbiam lubię. Poziomki i jeżyny. Poziomki i jeżyny. To są jedyne. Za resztą... borówki nie lubię. Idziemy po pszczoły? Też nie. Agrestu nie lubię. No możemy w sumie, jak już tu jesteśmy. Bo tu były pszczoły, nie? Są. I jest misio. Są, ale jest misiek. Ale to jest mało, możemy go cofnąć. Ale się cieszy na nasz widok, patrzcie, biega. On już tutaj do nas chyba... Możemy go, wiecie, tiruliru. Wojtek, ty łuka miałeś. Tak mam. Idzie o, jest! Aga! Przyszedł do nowa? Ała! Ciepnął tak mnie. Przyszedł. No to jest mały to. O, ty kutafanku. O! Omrzył! Ja pierkur. Jakie mięcho ma, dobre. Dobra, to ja połapę pszczółki, a wy się miodem zajmijcie. Miodek?
Będziemy mieli ule, to będzie nam się fajnie ogarniało. Widzę. O, też widzę jeden. Dobra, chyba zebrałem wszystkie. No tu widzę. I tu chyba już więcej nic nie było, nie? O, tu jeszcze jest. O, tu jeszcze jest jeden miodek. No. Miodek. Przytrzymaj, by podnieść plaster miodu. Miodek. O, jeszcze jeden miodek. Dużo miodku. No dobra, no to idziemy do Ranger Station. No, chyba wszystko. Go, go, Power Rangers. Power Wenzes? Yeah. Kardashianki pod kołdrą. No, co? Wojtek i jego mokre marzenie. Ej, nie, no była taka... Misiek kolejny. Nie, no jest taka piosenka. Oby nie duży. Oglądać Kardashianki pod kołdrą. Coś tam podobno. Tak, Wojtek. Nie tak. Znam tego. To jest, wiesz, no, co, taka bardzo słabo znana... Ej, bo on mnie tu gryzie. Mam chcę kogo innego. Już. No. Bye, bye. Dobra. Teraz tak. U, tu coś jest? A właśnie, jak za dzieciaka oglądaliście te Power Rangers. Z którym Power Rangers zawsze chcieliście być? Zielonym. Ja szczerze mówiąc nie oglądałam. Znaczy, zielonym i miał ten... Ja zawsze chciałam być białym. Nie, ja zawsze chciałem być zielonym, bo on miał tego fajne, tą fajną Godzillę taką, co się z wody wyłaniała. Tutaj do Ranger Station. Chyba Ranger Station był pierwszy, już nie pamiętam teraz. Czy ja właśnie zjadłem mięso, to... No oczywiście, surowe? Że zjadłem mięso surowe z niedźwiedzią. Tatar! A mam zamrożoną wołowinkę na tatar. Będzie w sobotę. Oho. Ja na niedzielę planuję. Chociaż przyznam się szczerze, że ja ostatnio mam awersję do surowego mięsa. To nie tu? Tutaj będziemy wchodzić, ale pierw tutaj przejdźmy kawałek, bo ja pamiętam, że tutaj gdzieś chyba coś powinno być. Czy nie? A co ci się stało z surowym mięsem? Wiesz co, nie wiem, jakoś tak... Swojego czasu zjadłem z tatara takiego, wiesz, domowej roboty oczywiście, nie? I jakoś tak, mi się niedobrze zrobiło po prostu. Ale wołowina była, wiesz, wszystko było spoko, nie? Tylko jakoś tak... Mi zawsze po tatarze jest niedobrze, bo jadam go takiej ilości, że mnie aż brzuch boli. ale nie, no to mówię, u mnie to nie jest kwestia tego, że ilości, tylko wiesz, po prostu trochę wziąłem, bo z reguły, wiesz, na talerz tam jakiś ogóreczek, cebulka, coś się dodaje. No. I tak wziąłem kawałek i tak... Ja jeszcze ten grzanki robię. Tylko tu jest parkour. Tu jest parkour, więc... O, to chyba wy sami. I musimy niestety iść po kolei. Poczekajcie, jak to się odnowi, opada. Bo to opada. Aha. Więc najlepiej... to wiecie, no. To może ten... Ja głosuję za tym, żebym ja została. Ale nie, tu musisz przejść. A jak umrę? Nie umrzesz. No. Jak? Jak wpadniesz troszkę, to... To ci nic się nie stanie, to ci tylko życie będzie zabierać. To ja nie mogę sobie od razu po ten... A czy skacz cały czas, Madzia, i nawet jak trochę dotkniesz, to ci się nic nie stanie? Ja trochę dotknę. Tylko skacz cały czas. Nie, najlepiej, Magda, idź i skacz cały czas. No, skacz. Moja postać już robi ała, ała, sysy, sysy, ała. Ała, Bo ja w ogóle pływam w tym, wiecie? Gorzej, jak Madzia tam... Zemrze. Tak mówiłam, że chcę zostać. W ogóle z tymi płetwami, jak ty łazisz. A ty myślisz inaczej, łazisz. No ja wiem. No. No dobrze, i mamy Ranger Station i mamy Relay Station 2. Więc może pierw chodźmy do Ranger House'a. Nie no, hit. O, kolegę mamy. Mhm. Tylko, że prawie Aga, czy ty pamiętasz, czy my tutaj... Aha! Wiem, że trzeba głowę... Czekajcie, są jakieś... Wsadzić, o, nie? Rafinator biopaliwa mamy. Będziemy mogli paliwo robić. Rafinator biopaliwa. Ej, tu śmieci. Ej, u góry jeszcze tu są mam jakąś notatkę. Czytaj. Tylko ja nie dosięgnę. Która to jest? Harmonogram. Ja mam wyważone stópki, to nie czytam. To jest carbonara, chciałem powiedzieć. O, zjadłabym. Kurde! Harmonogram, więc rzadkie raczej Magda po prostu tylko pokaż, bo tutaj nie ma co do czytania właściwie. Pokazałam. No dobra, to chodźmy może teraz... Tu jest w ogóle wymagana żarówka, nie mamy żarówki, no, trzeba będzie znaleźć jest... żarówkę. Tiru, riru, nie? Tam tiru, no Misiu, nie wiem. Bo ty, Aga, pamiętasz to troszkę chyba bardziej też niż ja. No co, na górę? Tak. A Wojtek, a którędy wracamy? No, ja pamiętam drogę. Nie, w sensie, czy znowu przez tą rzekę śmierci idziemy? Możemy musimy wrócić. Chociaż nie, możemy przejść bokiem. Bo jak będziemy tamtędy szli, ale my i tak ja będziemy, już umrę. Ale my i tak będziemy musieli tutaj wrócić już ja teraz. Ja mam nie jak pół zdrowia, sami se wrócicie tu. Dobrze. Ja pójdę Misia głaskać. Oho, ale Misiu jest bardziej niebezpieczny. Ale ja go uśpię. Aha. To jest jakie ładne widoczki mamy. It's very dangerous.
chcę pooglądać. A tam pójdziemy na tamtą wieżę? Tak, musimy wszystko zwiedzić. Ale patrzcie, jak tu fajnie. Ale moglibyśmy tu zamieszkać, co? No, fajnie. Takie widoki? Właśnie ja bardzo żałuję, że tutaj się nie da osiedlić na przykład na jakieś... Znaczy, można teoretycznie. Wojtek, nowa notatka jest. Ale teraz ty czytasz. Mnie stópki jeszcze parzy, nie mam pełnego zdrowia. Aha. Pierwszy wpis. Zostawiłam ci łódź pomocniczą. Wybacz, Brunonie, są tu całkiem sami. Albert. Drugi wpis. Albert, udało mi się dziś z kimś skontaktować. To chyba wojsko, ale brzmieli na obcych. Pytałem ich o ciebie, ale chyba nie odbierali sygnału, od kiedy szóstka poszła na dno. Zostawiłem mi wiadomość, tak na wszelki wypadek, będzie dobrze. Bruno bez odbioru. Trzeci wpis. Alberte, znalazłem twój klucz przy polanie. Czy to jakaś gra? Wiem, że ciężko to znosisz, ale nie możesz być tak okrutna. Chcę tylko pogadać. I co? I tu nic więcej nie ma? My na dachu byłyśmy. A my włączyłem prąd. No właśnie, my musimy wszystko uaktywnić, nie? Włączyłem prąd. O, jest. Co mamy? Aktywne stacje przekaźnikowe. Musimy jeszcze dwie znaleźć. True. No czyli... to tam widać, patrz. Tam tak, jedno. No to będziemy, no to wracamy. A tu drugą. Gdzie? Tylko tutaj na dół, tylko zejdźcie, bo ja skoczyłem, trochę mi HP zabrało. Lepiej nie skakać. Ja się jeszcze nie zregenerowałam po rzece. No ja wiem. No. Mnie jeszcze mały paluszek. Kurczę, ja nie wiem jak tu przejść, żeby... No i dupa, i spadam w dół. Ty jesteś, Wojtek? Tutaj bokiem poszedłem. Kuźwa, tutaj... Magda, tutaj to czy ty widziałaś? Nie widziałam. Tutaj bokiem. Czekaj, chodź, zobaczymy. Teraz tutaj się pogubimy. Kant wieży i zobaczymy. No ja jestem tu, jak jesteście w wieży, to jakby... Jak z niej wychodzicie, to na wprost poszedłem i w dół tutaj. Na wprost? No, o, i widzę, tu jestem. O, tu. Widzę, dobra. No próbuję wrócić, ale... No i dup, no nie, musicie tutaj... Musimy się spuścić. Tak, spróbujcie się tutaj spuszczać w dół. A muszę? No nie masz wyjścia. Ale widziałeś, jak tam próbował ten niedźwiedź? O Jezu, niedźwiedź znowu. O. Dobra. O, misiu, a to ten mały czy ten duży? Mały. Na szczęście. No dziewę, mnie wyszli. Mnie się skończyła ta... Dobra. Jedna trzecia została. Chcecie ten? Mogę dać wam pół dzidy. Pół dzidy? Znaczy wiecie co, ogólnie rzecz biorąc idzie noc, Wojtek, więc ja bym... Masz pół dzidy mojej. No dobra, ale ja bym proponował się wrócić na tom. Spać? Na tratwę, żebyśmy sobie zrobili, bo mi się na przykład jedzenie też powoli... Nie, to ja jedzenie mam dużo, ja dzidy mam mało. Wykańcza. I wodę bym sobie wzięła. No tutaj niestety naprawdę dużo czasu jest na to, żeby tą całą wyspę zwiedzić. I tak ciemno, i tak trochę lipany. Tędy chyba, jeśli dobrze pamiętam. Najgorszym... A ja patrzyłam, gdzie ja idę, gdzie wy jesteście? Najgorszym... Madzia, tu? O, tu. Do tyłu. Idę. Dobra, to tu musimy iść teraz blisko to... właśnie siebie, żebyśmy się nie skupili. No, pogubić się idzie, nie? Czemu jakiej latarki z sobą nie wzięli? Bo chyba nawet nie zrobiliśmy. Aha. A czemu w tych domkach nie ma jakichś łóżek, żebyśmy się przespali? Właśnie. Wiesz, no jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No tak. Może Maćka spotkam? Może. Tak, rekineczka. Chyba tędy, nie? No nie wiem, bo... To nie wiem, idę za tobą. Tu byliśmy? Tak, tu byliśmy, czyli tędy. Ja na tej wyspie zawsze się gubiłam. Ona jest taka pokręcona. No to nie, to ja z reguły mam tak, że jak ja gdzieś przejdę, czy coś ogarnę, to ja z reguły zapamiętuję drogę, ale czasami tutaj faktycznie można się pogubić. Znaczy, ja tak mam, jak idę sama, nie? A tutaj jak mnie Wojtek prowadzi, to ja w ogóle nie patrzę, gdzie idę. No, ja tak samo teraz. Kurde, biegnę za Wojtkiem. Musiał was zostawić gdzieś w jakimś miejscu. No dzięki. I dać znać, ja czekam na tratwie. Wiesz co? To tak jak Google raz na wyspie zostawiliśmy? Tak. A tak. Było całkiem przyjemne. Tak, dobra, też się dobrze bawiłam. Od razu do łóżek spać. I ma jednego nasionka. I posprawdzać sobie, czy mamy... Czy mamy coś do ogarnięcia? Zamiast się położyć, to zjadłam karbuza. Wojtek, jak możesz, to dzidę nam porób. Ty! Barbarzyńco jeden parszywy, won! Wojtek, trzeba naprawić. No już właśnie, o nie, Andrzej. Dobra, czekajcie, to w takim razie porobię nam od razu nowe dzidy. Coś jeszcze potrzebujecie? Wody, to ja już tu naleję. Przepis, omlet z grzybami, czy my mamy? O, zjadłabym, głodna jestem. Nie mamy. Mamy. Okay. Ja myślałam, że już coś nowego.
To wiesz co, Aguś? No. Właśnie przepiecz jakieś mięska czy coś, żebyśmy mieli... Aga, ja mam 4 mięsa z tego, z niedźwiedzia. O, żart niedźwiedź, się. To może na tego, na grilla położymy, co? To ja zaraz położę, dobra, czekaj, niech ja to dzidy. Wody nateguję. Lina, sztabka metalu, śruba. Jeszcze 2 by się przydały. Śruby 2, sztabki metalu. No jeszcze 2 to ja mam przy sobie. Co nie rzutuje, że muszę tutaj, jak skończymy chodzić, muszę zacząć gotować więcej. No to gotuj teraz. Teraz? Proszę, dla każdej dzida. Dzida. Jedna leży. O, zupkę i może. I druga. Dziękuję. Proszę. Aga, ty wzięłaś już sobie? Jeszcze nie. Ja bo gotuję na razie. Ja się może napiję. Wkładam kurczaka kokosowego i tu jest chyba z dżemem też. Jezu, zawsze narobisz tego kurczaka kokosowego, ja zawsze mam ochotę, a nigdy nie mam kiedy ten u siebie zrobić. No właśnie. Sio! No, zdążył jak mu urwać. Dobra, ja tutaj jeszcze wrzucę zupę. No, czego Melka beczy? Meee. Żarcia daj. No dopiero co popodlewałam, no. Dobra, ja ci tutaj to, o. To zostawię. Zida się przyda i patrz. O, jeszcze rybkę można przepiec. Dobra, czy ja tu mam wszystko? Właśnie, Aga, jak ty dawno wędkowałaś. No właśnie. Normalnie, aż dziwne. Aż dziwne, no bo się czymś innym zajmujemy, eksploracją. No. Słuchajcie, będę napełniał te, napełnijcie sobie butelki z wodą. Napełniłam se. Czekaj, ja tutaj dołożę wody, bo... Dobra. W ogóle jednego jednego nasionka brakuje tu. Aga, tu masz tą swoją, ta leży, weź. Gdzie ty? Jakiego nasionka? Na środku. Kotlety położyła, no ale już drewna nie dała. No bo się spaliło. Spaliły się. Dobra, to ja sobie te 3 kotleciki wziąłem. Mhm. Tylko jeszcze zanim, to ja może wezmę coś takiego, może buraka, żeby sobie uzupełnić życie. Ja się wyspałam i stąd nie mam życia. Mi nie ma jeszcze tych pieczonych pyru? Dobra. No właśnie już się pokończyło wszystko. Aga za mało piecze. No bo i jak mamy... Bo... Ty barbarzyńcu, wąs mój pyry, ty! Na statku dużo nam zeszło. Co ten Tomek jakiś nie rób? Tomek. No, bo tak wszystko... A gdzie jest Tomek? A, bo Tomek już jest bez głowy. A on się nie, no właśnie. Co naprawić, Tomka? No pyry mi zżerają. Tomek bez głowy, dlatego już jest niedziałający. No nie dobra, myśli. Uwaga. Tak jakby kiedyś ta głowa mu w czymś pomagała. Magda, patrz. Pozdrawiamy Tomka. Czekaj sekundę, tak bardzo serdecznie. Już patrzam, gdzie? Gdzie on patrzeć? Tej! Po co ci to? No próbuję Agę obciąć, no, ale obciąć. Jakiś czepek, ba. Czepek? O nie. O, ziemniaczki, ktoś reflektuje? Ja. Wsadzam tu do... Czekajcie, gdzie... Dobra, gdzie... to sobie pozbierajcie i idziemy, bo żeby nam dzień albo tu, się... O. No ostatniej wsadzam. Jeszcze tak patrzę za tym Maćkiem, bo coś dawno go nie było. To podejrzane. Tak, trzeba pogotować pysznościowe rzeczy. Ale teoretycznie, o, czemu to leży? O, jest, dzień dobry. Przyszedł odwiedzić? O, czekaj, czekam, aż się przyssa. Aż się przyssa. Czekajcie, bo jak mamy, my mamy ten przepis, to nie ma sensu w ogóle go trzymać. O, ba i przepis. Maćka karmisz? A, już omletem. Lata ten przepis, bo już coś takiego widziałam. O, tu. Czekam na wyspie. O, jak dobrze, że pada pod te moje. Co? Wojtusiolkę. Dobra, idę do Wojtka, chodź. Wojtusiolkę, jak mogłeś pójść? Nie czekam na Maćka. Niech stoi dostojnie. Maciek specjalnie poszedł po cichaczu. No oczywiście. Ja widziałam, że uciekała, ale się nie odzywałam. To chodź, Magda, idziemy, chodź. Oho. Była Aga zna. Aga, sabotaż. Pójdź na pluszek do try. Kurczę, sabotaż. Dobra, czekajcie, czyli tak, byliśmy w Ranger Station. Wiem, że gdzieś jest jedna droga za Miśkiem. No to w sumie możemy pójść. Ja mam te, mamy te jagody, więc dobra, Aga, dochodzisz? Nie, ja mam te inne, no, wchodzę. Dobra.
Mucha idzi. 5 dzikich jagód, nie mamy tyle, mamy 3. Nie mamy? To musimy wrócić. Dobra. To spróbujmy go obejść. Tylko, ale że przecież ostatnio go pojuszczyliśmy i jakoś się nie obraził. No, nas chyba tutaj nawet nie zaatakuje teraz. Na szczęście. To więcej jagód potrzeba. No to zaraz po drodze się co tam że znajdzie. Nie, na pewno. Ale Wojtek na tej jeżyny to mi smaka narobił. Ha, widzisz. O, pszczółki są. No, jeżyny... To pewnie będzie niedźwiedź zaraz. To weź mały, ten, bo właśnie pszczoły, to ja miód będę mogła zebrać. O, to Michu! O, jest mały! A! Co mu? Oj. Dobra, zapałem pszczoły. A mi się nie chce spomacać? Już. Ale tu pszczala dostaje. O. Się obrócił. Dostał zastrzyki. No dobra. No uspokojenie. To miodek, proszę pozbierać. Miodek, okej. Okay. Chyba cały już. Dobra, i teraz. Jaki cały? Tak, jeszcze tu pełno. Tu mamy zejście w dół, ale to chyba się tu do góry szło. A wait, Aga, tutaj chyba jeszcze katana była, nie? Była. Czy maczeta? No, maczeta. Kurde, tylko ja to w którymś tym. No, no właśnie wiem. Nie pamiętam w której, że tak powiem. Ja nie wiem właśnie, czy tutaj nie będzie potrzebna do takiego przejścia. Hmm. Ty śmiesznie z tym dzikiem na głowie wyglądasz. Tak samo jak ty z misiem, wiesz? No ja wiem. Ale ci ten miś pasuje. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O, są jagody. O, to są jeszcze dwa razy. To jeszcze jedna. Nie, mamy już 5. O, super. No dobra, ale wait. Co, coś było w ogóle? Jagody? Chyba tylko jagody. Trzeba tu w dół spojrzeć. Nie, oj, świetnie, spadłem. Co, jak zwykle mamy ci towarzyszyć? Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tam na drugiej stronie jest chyba... Co tam jest? No dobra, właśnie chodźmy tam. Ta wyspa jest tak zakręcona, że ja się zawsze mówię, gubiłam w niej co chwilę. Ja nigdy nie wiedziałam, gdzie ja jestem. Pamiętajcie, jak schodzicie, to do ściany, do tyłu. A. No tutaj nas na pewno nie było jeszcze, bo tutaj jest ta plaża taka... Nudystów. Opuszczona. I też jest odnośnie niedźwiedzi. Dobra, no to chodźmy tutaj. No musimy i tak ją w całości zwiedzić, także... No jeszcze dwa te mamy, nie? Dwie wieże. Mhm. No nie, tu raczej nic nie ma. Dobra, to idziemy do góry. Aha. Wiem, że musimy więcej... też znaleźć most, nie? Tak. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że my z Maćkiem, jak graliśmy i byliśmy tutaj pierwszy raz, to nie ogarnęliśmy tego, że nie mogliśmy znaleźć, gdzie iść dalej, nie? I okazało się, że trzeba użyć jednego przedmiotu, żeby tak, pójść dalej. Tak, tak. Też to pamiętam. No. Że... Tak. A my jak te głąby chodziliśmy od jednego do drugiego i zastanawialiśmy się, co, gdzie, jak. No, to była lipka. Natomiast, co będzie dalej w tym nowym tym, nie mam zielonego pojęcia, więc no, to będzie... No, ja też nie. Nówka nieśmigana będzie. Nówka nieśmigana. Dzień dobry. A nie, to by się cofnęli. A, czy jesteśmy tutaj. Dobra. Dobra. Albo i niedobra. No teraz tam na tamtą drugą wieżę mieliśmy iść. Ej, tak, teraz musimy... Żyje? Wiedź? Nie, nie żyje. No żyjący. A jest. No on się respią. No dobra. Ale to świeży stek przynajmniej. Jak będziemy mieli dużo skór, to mięso sobie jest... zrobimy plecaki na przykład. No ale to jeszcze musimy z lamy dużo pozyskać. No, ale nie mamy lamy. Nie mamy lamy. Jedną. No jedną mamy przecież. Wojtek ją codziennie goli. Dobra, mamy Railway Station 2. No to idziemy na trójkę by wypadało znaleźć teraz. Skoro na dwójce byliśmy. Skoro tak mówisz? Jak my żeśmy przeszli tak naokoło i trafili nie wiem, znowu właśnie. To samo miejsce? Nie dociekajmy. To nie ma znaczenia, nie. Ale jest to ważne. Tak samo jak w The Forestie. Zawsze wiedziałam, że w tą stronę 4, się idzie 2. Na jeziorko. Zawsze je mijałam, nie no wiem dobra, jakim cudem. 4. I przychodziłam z innej strony do domu. No, dokładnie. Się naokoło chodziło. Mhm. Więc to tak samo. Mamy jakieś kółko zakręciliśmy. No, jak to się stało? Nie. A może to jest taka jak, właśnie wyspa. A może to jest jak w tym, w Layers of Trójkąt, Fear. Trójkąt, byli mucki to jest. Pójdziesz w jedno się miejsce, nie obrócisz, ta... to się zmienia, no.
A ja sobie jeszcze raz zagrała w jedynkę. Dobra, Railway Station 2, Ranger 4, 6. No to idziemy na 4. Bo trójki jakimś magicznym sposobem nie ma, widzę. Zaginęła. Railway Station 4, 2, dobra, czyli tu. Znowu się zacieszę z nami. No bo ja wiedziałam, że tak będzie. To wyspa tu jest crazy. Niedźwiedź, ale nie wiem, czy to nie jest... O, i tu jest katana chyba. A czego ten niedźwiedź taki... Malutki. Nie malutki, parchaty. A tamte też takie były. Nie miały jakiegoś takiego wystającego futra. Może to samica. I tam są jagody. Umalowała się, no. O, i tu jest ta, tu trzeba iść do tej jaskini. O, to do jaskini to ja chcę, jak się czuję w Minecrafcie. Tutaj też są dzikie jagody. I tu chyba katana będzie. Grzyby są! O, jest ziemia, to ja wykopię od razu. O, dobrze, że masz tą. O, to rób. Fajnie, dużo tego jest. Dużo ziemi, no. Grzybów dużo. Będziesz Aga gotowała. No, grzybową. Z grzybami. Nie lubię grzybowy omlet. Potem będziemy same maćki widzieć dookoła. Halacynuje. Już wrócił? No i nie ma tu nic. No tu nie było katany. Uwaga! Co my tu przyszli? O, siema misio. Tego, przywitać misia. Dobra. O. Te miśki to akurat spoko. Tak, one są akurat na szczęście w miarę okej. Okay. Idzie dalej? Czekajcie, tutaj, teraz nie na lewo? Tutaj na górę trzeba było wejść, bo tutaj chyba coś było. Ona jest szafka. O, mamy piłę. Uuu, piła. Piła. Takie niezły horror. Piła i się napiła. Ale w kwestii horroru piła była dobra do trzeciej części. Ja chyba nie oglądałem piły. Ja oglądałam też do pewnego momentu, aż mi już tak obrzydzało. Koza? Co tu była kiedyś koza? Ja chcę tulić! Od kiedy to zwierzęta? Nie było. A pytałam, czy będzie co do tulenia. To zrobili ale coś nowego, nie było. Ja nie widziałem tu w życiu innego zwierzęta niż niedźwiedź. No. No dobra. Dobra, chodźcie, na czwóreczkę idziemy. Też jestem taka, shocking. Ja to, że kolejna noc idzie. No, niestety. O, i tu jest to. Aga, będziesz to tu... rzucać? Nie, Madzia musi spróbować swój pierwszy raz trafienia. Proszę, Madzia. A co ja tam robię? Tam jest taka skrzynka, widzisz? Z taką tą. To musisz tym do łowienia przedmiotów. Tak? No. Że tym? Mhm. A czemu wy te kamienie zabrali? No, bo były do zebrania. Trafiłeś? Ale na tą dźwignię, no ogólnie tak? Na to musisz trafić. O! No to od razu trafiłam. Myślałam, że chodzi wam tam na górze. Nie, nie, nie. A to ja już od Corleya się nauczyłam. On też ostatnio oglądałam film u niego z tej, z Bestii. I miał zebrać plecak. No, a nad tym plecakiem wisiał trup wysoko. No i tłucze tego trupa kamieniami. Trupu nie chce spać. Nagle po 5 minutach się zorientowało, że plecak jest niżej. To ja tak samo teraz tą skrzynką. Ale to ja też, w niektórych grach też tak jest, że niby coś tłuczesz, a musisz zupełnie co innego ukarnąć. Oj. Dobra, a no Aga, bo ja za tobą. Kolejna wieża i domyślam się, że będziemy musieli ją odpalić. Prawie, że mu się zakręciło. O, to na wieży w sumie to jest ładne miejsce. O, mamy przewód paliwowy, włączamy. I mamy nawet krzesełki dla notatki nas. Notatki i mamy młotek. Będziemy się bawić. Madzia, czytaj. A, bo mi się zdrowie naprawiło, tak? Dziękuję. Mhm. Które to? Balboa Island? Czy no tam jest wyspa, tam jest taka mapa, widzę jedna. To ta mapa na 18 stronie, no tylko możesz pokazać, bo nic tutaj więcej nie ma. No i wcześniej jest notatka, czwarty wpis. Czwarty wpis, dobra. Straciliśmy trójkę, ale wszystko gra. Nie jestem zły. Ciągle mówisz, że jestem zły. Albert. Nie wiem. Albert. Albert. Nie, bo... Dobra, nieważne. A nie jestem, tylko zmęczony. Ciągle się ukrywasz, Albert. Wiem, że jesteś... wiem, że gdzieś tam jesteś. To bez znaczenia, woda cię wykurzy. Henry prosi, żebym... Co mi robicie? Aga! Co ja ci robię? Notatkę schowa... Aga, przestań. A co ja robię? Nie wiem, notatkę mi chowasz. Ja stoję tu. Nie dotyk... No. Ale co? Nie dotykaj mnie. Wojtek, że się stoi koło Wojtka. Ty stoisz koło mnie, bo ja cię widzę. No gdzie, jak ja byłam z Wojtkiem tu w pomieszczeniu? Przestań chować mi tą not...
Będziesz ty zaraz czytała. Kto to robi? No. Wojtek, to ty? Nie. Jak? No. Ej, no kącik. No jak? Przecież ja stoję daleko. Dobra, kończę tą notatkę. To bez znaczenia woda cię wykurzy. Henry prosi, żebym tak... Aga! To przysięgam, że nie wiem, no! Sami będziecie zaraz to czytać. To Wojtek ci chowa, no. Wojtek, wyciągnij i chowa. No, cię nie maca. No już, nic nie robię. Wojtek, ty trolu. On ostatnio za czytaj, bardzo czytaj, troluje. Czytaj. Henry prosi, żebym tak nie mówił. Czuję się jak drań, ale to ty mnie opuściłaś. Tak właśnie było. Piąty wpis. Jak to powiedział Vonnegut? Coś o niedostatku ludzi. Mówisz, że powinieneś iść, ale jeden człowiek to za mało. Nie wiem już nawet, kim jesteś. Pamiętasz, jak w centrali się z nas śmiali? Jeden człowiek, dwie wypłaty. Ha, ha, ha. Mieli rację, Albert. Szósty wpis. Miranda zrobiła niezłą szopkę. Mówiła, że Henry za bardzo się przywiązuje. Errol lubi się z nią droczyć, ale w sumie na to zasłużyła. Niby nic nie zrobiła, ale cholera, przeraża mnie. Bobby twierdzi, że powinniśmy z nią o tym pogadać, ale sam tego nie zrobi. Albert znalazłem uprząż, ale wygląda na zniszczoną. Martwię się o ciebie. Tyle. No. Już? Tak. Nie, nie pytam, co mi robili. Wojtek się nie, bo książką. Wiesz co, bo to działa w ten sposób, że jak ktoś ma otwartą książkę i czyta na przykład i ktoś, druga osoba też otworzy książkę i przerzuca strony, to tej jednej osobie się chowa. No, no to mi się właśnie a Magda, Aga. No, ja tak słyszę, tak? Ty tak na Agę, na Agę, na Agę. Ja tam chlup, chlup, strona, strona. I tylko słyszę, Aga. Ja takie, ej, przecież ja nic nie robię. No, jeszcze na tym Albercie się zawiesiłam, bo przeczytałam Alberta, potem zaczęłam czytać dalej, ale już nie da głos. No, masakra. Nie no, hit. Dobra, ja myślę, że możemy w tym miejscu zakończyć dzisiejszy tak. odcineczek. Świetle księżyca. Wrócimy, my sobie, słuchajcie, ja sami wrócimy na tratwę. I od tratwy zaczniemy kolejny odcinek i pójdziemy dobrze. Tutaj do kolejnych dwóch, czy tam, nie, do kolejnej jednej, tylko że też będziemy musieli po coś tam poszukać jeszcze. Więc myślę, że w następnym odcinku na pewno poszukamy. Także my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Ze mną była Madzia. Byłam. Aga. Byłam. No i słyszymy się w kolejnym, także trzymajcie się, cześć i pa! Pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.